Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tak dużo. Powitajmy jeszcze raz gościa dzisiejszego spotkania, ojciec Ludwik Wiśniewski. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji wydania książki Nigdy nie układa się ze złem, 50 lat zmagań o Kościół i Polskę. Ta książka tutaj przed nami. Obowiązki prowadzącego z okazji wydania takiej publikacji są liczne, ale nie narzekam. Bardzo serdecznie witam tych, którzy byli inspiratorami i tak naprawdę dzięki którym wydanie tej publikacji było możliwe. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, wydawnictwo Wam. Bardzo serdecznie dziękujemy. I witam oczywiście tych wszystkich, którzy się do wydania tej publikacji przyczynili. Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, profesor Tadeusz Pomianek, rektor. Tej szkoły, Wyrgiliusz Gołąbek. Profesor Aleksander Hall. Doktor Andrzej Rozmus. I wydawnictwo Wam, czyli Jacek Siepsiak. Dyrektor wydawnictwa. Witam serdecznie Dominikanów, którzy nas tutaj dzisiaj goszczą. Artur Gałecki, przeor klasztoru. Bardzo serdecznie witam oczywiście wszystkich Państwa. Witam wszystkich, którzy tutaj dzisiaj są. W pierwszych rzędach, środkowych i na samym końcu. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że to będzie naprawdę udany wieczór. RODO wytyczyło przed nami zupełnie nowe perspektywy. Muszę Państwa poinformować oficjalnie zupełnie, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i będzie publikowane, już Państwu mówię gdzie, na specjalnym kanale Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kanale YouTube i na portalu tejże szkoły. Jeśli ktoś się na to nie zgadza, jeszcze może wyjść. Albo jak powiedział pan rektor, schować się za filarem, ale i tak możliwe, że czujne oko kamery i tam go wypatrzy. No cóż, teraz jeszcze obowiązek zupełnie formalny. To spotkanie nie byłoby możliwe oczywiście, gdyby nie wszyscy ci, którzy się do niego przyczynili, niektórych już wymieniłem, ale jeszcze z obowiązku patronat honorowy prezydent miasta Rzeszowa patrzy tutaj i partner tego spotkania, czyli Tygodnik Powszechny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przypomnę tylko z obowiązku, że jest to kolejne spotkanie i kolejna promocja tej książki. Były już takie spotkanie w Warszawie, w Lublinie, ostatnio w Poznaniu. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, można gdzieś też tam to podpatrzeć. W Krakowie, jak ksiądz dyrektor mi podpowiada, 3 spotkania już były. No Kraków, wiadomo, ma swoje prawa, stolica Polski, tak. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Wyrgiliusz Gołąbek, bardzo serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. No, głównym bohaterem dzisiaj jest oczywiście ojciec Ludwik Wiśniewski. Ale może dwa zdania o genezie tej książki. Być może Państwo niektórzy przeczytali we wprowadzeniu do tej publikacji, że przed laty było takie spotkanie, które między innymi inspirował były minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, profesor Aleksander Hall, zaprosił premiera Tadeusza Mazowieckiego. U nas na naszej uczelni w kampusie w Kielnarowej spędził 3 dni. Nie ukrywam i zdradzę Państwu i tutaj poproszę chyba pana profesora Pomianka, żeby kiedyś opublikować dyskusję, bo to nigdy nie zostało opublikowane, a jest to nagrane, z udziałem premiera Mazowieckiego, profesora Aleksandra Halla, ojca Ludwika Wiśniewskiego, moją skromną osobą i również był wtedy jeszcze profesor Jerzy Chłopecki, nieżyjący. To były bardzo ważne rozmowy o Polsce. I wtedy właśnie zrodziła się taka myśl, żeby opublikować po raz pierwszy, znaczy opublikować teksty publicystyczne, ale nie tylko, pióra ojca Ludwika Wiśniewskiego.
Ojciec Ludwik Wiśniewski niechętnie przystał na to. To trwało, proszę mi wierzyć, 2-3 lata, zanim ojciec uległ niejako namową głównie pana profesora Tadeusza Pomianka. Ja muszę powiedzieć, że te prace, które dostaliśmy, ojciec się tutaj nie pogniewa, wymagały rzeczywiście bardzo pracowitej takiej redakcji ze strony pani doktor Holly Łuczaj, która u nas pracowała, pani Żurawskiej z Lublina, pani Basi Szpunar, Urszuli Bielańskiej, żeby to wszystko po prostu jakoś zebrać. Ojciec jak zwykle bardzo sceptycznie się do tego odnosił. Państwo wiecie, że ojciec Ludwik Wiśniewski to postać, która budzi w Polsce i nie tylko, jak sądzę, wielkie zainteresowania. Nie chcę mówić tutaj w formie, że budzi jakieś kontrowersje. I zastanawiałem się nad fenomenem właśnie ojca Ludwika Wiśniewskiego, ponieważ jak te teksty były redagowane, przechodziły przez moje również ręce. I dopiero w całości, jak przeczytałem całą książkę, zrozumiałem, w czym jest rzecz. Otóż, jadąc tu do państwa, analizowałem różne aspekty tej książki. Wydaje mi się, że istota polega na tym, i ojca jako autora tej książki, że sięga do źródeł, że sięga do istoty Ewangelii, że sięga do istoty antropologii chrześcijańskiej, że odwołuje się do takich klasyków jak jeden z największych chyba dominikanin w historii, święty Tomasz z Akwinu, mam tu na myśli słynny esej Blask wolności. I wolność i antropologia ta chrześcijańska, a również sumienie staje się osnową tego wspaniałego eseju, którym się odwołuje właśnie do osiągnięć intelektualnych świętego Tomasza z Akwinu. Zdziwienie mnie ogarnia, że niektórzy po prostu nie rozumieją tego wszystkiego. I obawiam się, że to jest wynik ignorancji, a więc brak chyba percepcji Soboru Watykańskiego II, brak chyba odwołań do encyklik papieskich, ostatnich papieży, brak zrozumienia istoty chrześcijaństwa. Bo jeżeli państwo się wczytacie w te teksty, to zauważycie, że wszystko to, o czym pisze ojciec, dotyczy rzeczywiście rzeczy bardzo ważnych, najważniejszych i sięgają samej istoty. Nie chcę za długo mówić. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Może zacytuję z pamięci, z trawestacja tego cytatu z posłowia profesora Tadeusza Pomianka, że ta książka jest ważną pozycją również dla młodych pokoleń. Niech będzie ona busolą dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy rzeczywiście żyją w niespokojnych i szalonych czasach. Ja dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko krótko. Proszę państwa, bardzo chciałem serdecznie podziękować ojcom dominikanom za gościnę. No, ręce ojca przeora bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. I jest tutaj dyrektor wydawnictwa WAM, ojciec Jacek Siepsiak. Zapraszam tu, niech się ojciec nam pokaże, niech się... Jezuita, proszę państwa, jezuita. Jest to, nie mówię, że historyczne wydarzenie, ale proszę wiedzieć, że w historii różnie bywało między tymi zakonami. Jak to miło, że w pierwszym rzędzie siedzą. Tyle, dziękuję serdecznie. Może ojciec Siepsiak coś powie? W ramach polemiki? Bardzo proszę. No właśnie. Ja chciałem się tylko bardzo ucieszyć tym spotkaniem, bo ono leczy pewien ból. Mianowicie, jak wzięliśmy się za wydawanie tej książki, no to żeby była takim, jak się teraz mówi, produktem komercyjnym, trzeba było dużo materiału odrzucić, trzeba było ją skrócić. I to strasznie bolało. Te teksty, myślałem, tego ludzie nie przeczytają, to strasznie, no niemożliwe, nie?
Dlatego bardzo się cieszę z tych spotkań, z całej serii tych spotkań, bo są takim uzupełnieniem. Ojciec Ludwik po prostu pokazuje też te rzeczy, których nie ma w tej książce, a jednocześnie zachęca do tego, żeby ją przeczytać, przeanalizować, ucieszyć się tym, że ciągle jest taka świeża, bo jeżeli można powiedzieć, że jednak jest kontrowersyjny, to nie dlatego, że on się zmienił. Bardzo dziękujemy. Tak, oczywiście, naturalnie, bo padły dwie tezy, że ojciec nie jest kontrowersyjny i jest kontrowersyjny. No to, to ojciec musi się do tego odnieść. Zanim rozpoczniemy rzeczywistą rozmowę, to ja chciałbym powiedzieć coś. Siedzącego tu Aleksandra Hala znam prawie 50 lat. Współpracujemy. Przyjaźnimy się, ale żeby na stare lata znaleźć takich przyjaciół jak obaj rektorzy. Ja wam nie tyle za książkę dziękuję, tylko za przyjaźń. Natomiast redaktor Siepsiak jest synem mojego przyjaciela. Jeżeli ktoś widział takie zdjęcie, na którym 5 osób stoi i protestuje we Wrocławiu, to wśród tych 5 jest Romuald Siepsiak, ojciec Jacka. Jacek kilka lat temu do mnie napisał, że chcielibyśmy wydać coś, ojcze, jakieś teksty najlepiej o Kościele. No, jakoś to się, nie wiem, czy do końca, a może jeszcze, jak będziemy żyli, to popracujemy. Tyle na początek. Bardzo dziękujemy. Jak samo państwo widzicie, w przypadku takiej osoby historia i współczesność łączą się. Jest oczywiście pokusa, żeby sięgnąć do tych lat poprzednich. Ja sam miałem przygotowany scenariusz, w którym historia była na samym początku, ale tak naprawdę do pierwszego pytania natchnął mnie dzisiaj papież Franciszek, który w Domu Świętej Marty dzisiaj rano powiedział... Prawda, że ciekawa postać, ciekawa osoba. Dzisiaj rano ojciec Franciszek, papież Franciszek powiedział tak. Wolność jest warunkiem, żeby móc iść patrząc na światło jaśniejące przed nami. Nie wchodzić w schematy doczesności. Iść naprzód. Patrzeć w światło. No pięknie. Jak to ojciec dzisiaj postrzega? To w którym kierunku należy iść, żeby iść ku światu, iść ku wolności. Jak to ojciec interpretuje w roku 2018? Każdy musi popatrzeć na siebie. Czasem mnie pytają, co jest najważniejsze, co chciałbyś powiedzieć młodemu pokoleniu? Zachować godność. Ludzką godność. Pytać, co mi sumienie mówi. Właśnie to. Być wolnym. W skrócie mówiąc, to być sobą. W każdym momencie życia. Czasem to jest jakby łatwe, a czasem jest bardzo trudne. Nie dać się wciągnąć w jakiś taki ciąg powietrza, który gdzieś tam czeka, ciągnie być, tylko być sobą, patrzeć w siebie. To, co mi Pan Bóg dał, zdolności, charyzmaty i to w życiu realizować. Bo każdy z nas powinien w tym życiu coś zbudować dobrego. Może tyle najogólniej. Czy były takie momenty w ojca życiu, na początku albo może później, kiedy ojciec sobie myślał, że to wszystko, co jest dookoła, tak naprawdę system wielu ludzi ogranicza i nie pozwala być im sobą? Że to jest może największa zbrodnia tego, co się określało
mianem komunizmu, że nie pozwala człowiekowi być sobą. Miał ojciec takie momenty, kiedy tak czuł? Kiedy to było? Chyba nie, wiecie? Chyba nie. To znaczy wiedziałem, że komunizm jest systemem, który człowieka zniewala. Ale nie do końca. Tu Olek jest. Zdaje się, że jeszcze ktoś na sali jest, kto bywa w moim duszpasterstwie. Zawsze mi zależało na tym, żeby nie tyle, nie wiem, wychowywać, ile otwierać człowieka. Żeby człowiek miał odwagę właśnie być sobą, żeby miał odwagę realizować to, co w nim najważniejsze. Takie moje powiedzenie, może trochę głupie, ale często powtarzałem, każdy jest geniuszem. Tylko trzeba znaleźć ten moment, w którym jestem rzeczywiście geniuszem. Można być genialnym kierowcą. Można być genialną przedszkolanką. I tak dalej, i tak dalej. Znaleźć ten swój charyzmat, prawda, który pozwala, dzięki któremu możemy ubogacać nie tylko siebie, realizować siebie, ale równocześnie ubogacać także innych ludzi. Więc jakoś tak bym odpowiedział, że no. Znaczy był taki moment w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że o razem z Olkiem, że ten system komunistyczny jest niereformowalny. Był taki moment. No i że trzeba jakoś powoli, trzeba jakoś przyłożyć się, żeby go zacząć kruszyć. Był taki moment, ale jeszcze raz powtarzam, zawsze w każdej sytuacji wydawało mi się, że można być człowiekiem wolnym, że sytuacja nie przymusza nas do tego, żeby zachowywać się jak niewolnik. I zresztą w swoim życiu byłem pełen podziwu właśnie dla młodych ludzi w tamtych komunistycznych czasach, którzy ryzykowali także właściwie nie tylko studia, ale także swoje życie, angażując się w obronę człowieka i w obronę także Polski. Kruszyć system można na różne sposoby. Wyobrażam sobie, można walić młotem, można to robić czynnie, a można to robić na inne sposoby. Co ojciec mówił wtedy młodym ludziom? W latach 70. w duszpasterstwie. W duszpasterstwie, które ja prowadziłem, począwszy od Gdańska, zawsze taka była grupa, która głównie zajmowała się historią. W Gdańsku to prowadził to Olek właśnie, ale w Lublinie prowadził Borusewicz i Krupski. Ktoś tam też we Wrocławiu to prowadził. I otóż właśnie w Gdańsku kiedyś czytaliśmy różne teksty, prawda, żeby jakoś, prawda, objąć, jakoś wejść w nasze zadania i zwłaszcza w zadania w stosunku do Polski. Kiedyś czytaliśmy tekst Solżenicyna Nie kłamać. Ja wtedy zrozumiałem, że Solżenicyn mówi, ten system oparty jest na kłamstwie. Wystarczy nie kłamać. Wystarczy wychodzić. To ten system musi się zawalić w pewnym momencie. I wydawało mi się wtedy, że ja dla siebie przynajmniej znalazłem jakiś taki klucz do tego nie kłamać. I zresztą do dzisiaj myślę, że wszelkie zło w życiu osobistym zaczyna się od kłamstwa. Ale także i w życiu społecznym, w życiu państwa, w życiu Kościoła oczywiście też. Zło rozpoczyna się od kłamstwa. Dlatego tak rzeczą ogromnie ważną jest dawać świadectwo prawdzie. I może jeszcze to powiem. W tamtych czasach, w młodości, tośmy się rozczytywali w autobiografii, ale także w jakichś innych pismach Gandhiego. Gandhi precyzuje,
co to znaczy żyć prawdą. Nie tylko mówić prawdą. Żyć prawdą to znaczy tak bardzo żyć prawdą, że jeśli w którymś momencie stwierdzę, że rzeczywistość jest inna niż myślałem, to umieć zmienić swoje poglądy. Żyć prawdą. I to, myślę, że to mogłoby też być świetnym jakimś przesłaniem i na dzisiaj, ponieważ chyba żyjemy w takim czasie, kiedy jakaś nieprawda, fałsz, no, uwiło sobie gniazdo. A jaki fałsz ojca dzisiaj boli najbardziej? A, no tak, jaki fałsz. No trzeba by pomyśleć, nie wiem. To wrócę w takim razie do tego, co było wcześniej, czyli do tego, co ojciec sam określił jako katalog czynów haniebnych. W jednym ze swoich tekstów ojciec napisał, że potrzebne jest po to, żeby dobrze podsumować to, co się działo w Polsce przed 89 roku, żeby stworzyć taki katalog czynów haniebnych. Tak mi się wydawało kiedyś, słuchajcie, tak mi się wydawało, że kiedy nastąpił ten przełom, odzyskanie niepodległości, nie wiem, czy mam rację, ale że zaniedbaliśmy wtedy coś, stworzenie właśnie katalogu haniebnych czynów. Nie chodzi o to, żeby powsadzać ludzi do więzień, chociaż oczywiście wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakąś nieprawością, to tak, ale stworzyć katalog czynów tych, prawda, nieprawych. I to uważałem, że z tym powinniśmy także jakoś wejść do Europy. Przeżyliśmy komunizm. Wiele postaw usprawiedliwialiśmy, które się nie da usprawiedliwić. Jakoś to wyodrębnić, uświadomić sobie, czego nie wolno. Ja dzisiaj, może nie tylko moje takie wrażenie jest, ale takie mam wrażenie, że chwilami jakby powtarzamy, wracamy do tych różnych, nie wiem, kłamstw, oszczerstw, które on gdzieś jeszcze w tym świecie komunistycznym przeżywaliśmy. Jeden z pierwszych ojca tekstów dotyczy walki o sprawiedliwość. To jest tekst publikowany w spotkaniach w 78 roku. To jest takie wołanie o sprawiedliwość społeczną, o sprawiedliwość też wynikającą z Ewangelii, z przesłania Pisma Świętego. Jak ojciec myśli, jak dzisiaj to możemy interpretować? Znaczy, o ile sobie przypominam, to nie tyle było wołanie o sprawiedliwość, tylko to był tekst pisany do katolików, że nie mogą być obojętni na krzywdy, prawda? Bo coś takiego istniało, prawda? Że tam no, dotyczy innych, prawda? Mój kolega został wyrzucony z pracy, to było na porządku dziennym w takim czasie. Nie było protestów. Chodziło tylko o to, żeby uchronić siebie od czegoś takiego. Otóż to był tekst skierowany, prawda, do ludzi, żeby im pokazać, chrześcijanin nie może być obojętny, nie może patrzeć na krzywdę, na niesprawiedliwość i że powinien włączyć się w jakąś, w cudzysłowie, walkę o sprawiedliwość. Tak mi się wydaje, że taki był sens tego, co wtedy pisałem, to zdaje się w spotkaniach się ukazało. I minęło 40 lat. Jak ojciec myśli, wobec czego my dzisiaj nie powinniśmy być obojętni? Proszę Państwa, jeden z ostatnich moich tekstów, który jakoś odbił się sporym echem, muszę powiedzieć, zamieszczony w Tygodniku Powszechnym, ma tytuł Oskarżam. Więc otóż to jest tekst sam, na samym wstępie to próbowałem napisać.
odkryłem, że w kościele zadomowiła się i jakby nabrała praw obywatelstwa wrogość. Prawda? I dlatego próbowałem ten tekst napisać i to mi się wydaje, prawda? No, tego jakoś trzeba. Ja nie używam, boję się używać słowa nienawiść. Ponieważ nienawiść jest jakimś słowem obarczonym jakąś wielką historią, prawda? Wolę używać wrogość w naszym kraju, ale też i w naszym kościele. Odkrywam wrogość jednych ludzi do drugich, którzy inaczej myślą. I to jest w moim przekonaniu nieszczęście. Kiedyś, to mówiłem, może nawet napisałem, powrócę jeszcze do roku 1970. Dla mnie rok 1970, który przeżywałem w Gdańsku. Gdańsk to była moja pierwsza duszpasterska placówka. Grudzień 70 rok, a potem po grudniu widziałem, przynajmniej ja widziałem, tak mi się wydawało, w oczach ludzi nienawiść. Były jakieś samosądy, były przeróżne próby jakby odbicia jakieś, prawda, rewanżu na komunistach. I wtedy sobie powiedziałem, wyraźnie sobie powiedziałem, że jeżeli warto żyć i ludzi przed czymś bronić, to przez nienawiścią. Bo nienawiść niszczy człowieka. I nienawiść także niszczy tego, kto nienawidzi. I to jest jakiś taki moment, który ja osobiście boleśnie przeżywam. Kościół, należymy, prawda, do Kościoła. Różni ludzie, różnie myślimy, różnimy się, a nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Co więcej, obrzucamy siebie jakimiś wrogimi epitetami, myśląc chyba, że realizujemy Ewangelię. Ja sam tego doznałem. Prawda, gdzieś tam publicznie to sekciarz, to coś tam. No. Napisał ojciec kilka listów, kilkanaście ostatnio do ważnych, do ważnych osób, do przedstawicieli wielu ważnych instytucji. I to, co wybrzmiewa z tych listów, to jest takie wołanie o wspólną debatę publiczną, o to, żebyśmy usiedli, żeby przedstawiciele wielu instytucji, a właściwie może tej jednej, na której ojcu szczególnie zależy, usiedli i porozmawiali o sprawach najważniejszych. Nie udało się. Mówią mi niektórzy, jesteśmy w tym kraju tak skłóceni, że już rzeczą niemożliwą, żeby ci ludzie z różnych jakby ojczyzn usiedli. Ale myślę, że to nie odnosi się do Kościoła. Ciągle i to kilka razy to próbowałem pisać, prosić. Wydaje mi się, że gdyby na przykład przewodniczący konferencji episkopatu zwołał, poprosił, żeby różnie ludzie z różnych opcji, różnie myślący jednak usiedli. Prawda? To byłoby to możliwe, ale jakoś nie wiem. Ja nie mogę się tego doprosić. Kiedyś, kiedy już tak zwątpiłem, że to niemożliwe, to gdzieś tam napisałem, że może inaczej zróbmy. Może któryś z biskupów urządzi taką historię, że od czasu do czasu, może co tydzień, może co dwa tygodnie, może raz w miesiącu zaprosi na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu. Poklęczymy sobie godzinę. Różnie myślący ludzie, katolicy.
potem może wypijemy herbatę. Jeżeli ktoś potrafi drugiemu podać rękę, to poda rękę i już. I myślę, że to się jakichś takich gestów nam szalenie potrzeba. Obecny papież, jeszcze wtedy, kiedy był tam u siebie w Argentynie, to chyba przez pewien czas, co tydzień zwoływał takie spotkanie na modlitwę, z tym, że nie, ale różne ewangelików, prawda, jakiś tam różnie wyznających, prawda, jakoś różne, znaczy z tych różnych, prawda, chrześcijańskich, prawda, grup, a żeby przyszli i wspólnie się pomodlili. Coś takiego jest ważne. Myślę, że może niekoniecznie, także tu zróbcie w Rzeszowie jakiś taki, prawda, dzień, gdzie się zaprasza różnych ludzi, może nawet po imieniu, różnie myślących. No właśnie, adoracja Najświętszego Sakramentu, może herbatka. Ktoś musi zacząć, może wy zaczniecie. Ale czy podczas tego spotkania powinniśmy, zdaniem ojca, rozmawiać również o chorobach, na przykład chorobach polskiego katolicyzmu? Niekoniecznie. W każdym razie na pewno nie na pierwszym spotkaniu. Wystarczy, że popatrzymy sobie w oczy. Może nabierzemy trochę zaufania do siebie. Może w ten sposób jakoś potrafimy się przygotować do tego, żeby z czasem też mówić o rzeczach, które nas dzielą. Te choroby to jest fragment z tekstu ojca. Trzy izmy tam wystąpiły. Manicheizm, klerykalizm i triumfalizm. Aktualne? Myślę, że tak. Ciągle jakoś wydaje się, że to nasilenie manicheizmu. Manicheizm prześladował przez całe wieki Kościół, prawda? Święci, nieświęci. Czyści, nieczyści. Żyjący w ciemności i żyjący w świetle. I w związku z tym, prawda, tak, my tu jesteśmy, my mamy rację i nasz guru, a inni tej racji nie mamy. To ciągle, prawda, tak, i żyjemy w tym, żyjemy, troszkę artykułów, cały szereg się pokazywało, prawda, pokazujących, że no tak, wszyscy ten Kościół katolicki, zwłaszcza polski, chcą zniszczyć. Cały świat dąży do tego, żeby nas zniszczyć. A wobec tego musimy się zamknąć. Także przed tymi uchodźcami koniecznie musimy się zamknąć, bo nasz katolicyzm piękny zniszczą, a kobiety zgwałcą. Więc ten manicheizm tak. Klerykalizm oczywiście. Oczywiście. I myślę, że to ludzie świeccy nie pozwalają nam jakoś się wydobyć z tego klerykalizmu. Ja nie znam Europy Zachodniej, trochę więcej znam Rosję, bo tam parę lat pracowałem, ale jak spotykałem ludzi żyjących, a mi bliskich gdzieś tam na Zachodzie, to pytałem, co to się stało w tej Holandii, że ten Kościół się może nie zawalił, ale w każdym razie zachorował. Czy gdzie indziej. Różnie mi odpowiadano. Czasem odpowiadano, że tu związki Kościoła z reżimami, Hiszpania czy Irlandia. Ale w Holandii mi odpowiada klerykalizm, skrajny klerykalizm. Traktowano ludzi jak dorosłych ludzi, jak dzieci. Prawda? Człowiek nie wie, co to jest grzech, dopiero przyjdzie mu. Proboszcz powie, czy spowiednik, prawda? Jak gdzie? I to w którymś momencie musiał, prawda? Dorosły człowiek, to dosłownie kiedyś tak powie, on nie wie, ile powinien posiadać dzieci, ale proboszcz wie. I to musiało pęknąć w którymś momencie.
ten, prawda, skrajny klerykalizm. U nas coś z tego jest, prawda? Wydobywamy się powoli, prawda? Zaczynamy traktować dorosłych ludzi jak dorosłych, którzy mają swoje sumienie. Tak. Więc manicheizm, klerykalizm, co było trzecie? Triumfalizm. No tak, to jest bieda naszego kościoła. Powolutku. Kiedyś byłem ze swoimi znajomymi w jakimś kościele katedralnym w Niemczech. Przyszliśmy przed prezbiterium. Ja im mówię, słuchajcie, patrzcie dobrze. Czym się różni to prezbiterium katedralnego kościoła niemieckiego od polskiego? Ja nie wiem, czy we wszystkich tak jest. Nie ma tronu biskupiego. Narosło to wszystko, prawda? Narosło to wszystko. I wielokrotnie... Ja nie jestem przeciwko procesjom, nie jestem przeciwko tym wielkim zgromadzeniom. Nie. Przeciwko pielgrzymkom. Na pielgrzymce do Częstochowy chyba 25 razy wędrowałem z różnych miast. Nie jestem przeciwnikiem, ale nie można w tym wszystkim utopić całej religijności. Myślę, że to, do czego papież nas wzywa i to, co przed nami jest, to prawda, do wyzwolenia się, prawda, z tych naleciałości, które przez wieki przyszły. Czasem mówiłem sobie, wyobrażam, że święty Paweł zwraca się do świętego Piotra. Wasza eminencjo. Eminencja, ekscelencja, czerwone, purpury, to wszystko narosło. To się rodziło jakoś pewnie powoli, być może, tu są pewnie historycy, prawda? Były takie warunki, że trzeba było bronić się przed tymi feudalnymi kacykami, którzy usiłowali kościół rozdrapać. W związku z tym budowało się trony dla biskupów, żeby im pokazać, że oni, prawda, tu są suwerenni i nie od was zależni. No ale to wszystko już przeminęło. Mamy inne czasy. I powoli trzeba się z tych, prawda, naleciałości jakoś wyzwalać. Do czego nas wzywa papież? Ale to trudne. No właśnie, ci, którzy przeczytali ten tekst ostatni ojca w Tygodniku Powszechnym, czyli Oskarżam, mam tu ten jeden tekst. Przedostatni. Ostatni był jak to się nazywało? Propozycji tej ustawy stop aborcji, tak, to był ostatni. Ja wracam do tego tekstu Oskarżam, bo ci, którzy go przeczytali i potem napisali recenzję, powiedzieli, że się nie zgadzają na przykład z tą tezą, że na naszych oczach umiera w Polsce chrześcijaństwo. Mam taki tekst przed sobą, gdzie jeden z autorów mówi, nie można wyciągnąć tak daleko idącej tezy, a ojciec ją wyciąga i robi to bardzo świadomie. Ci, którzy piszą, publikują coś, to wiedzą, że trzeba tak napisać, żeby troszkę wstrząsnąć, czasem z pewną przesadą. Prawda, może to nie jest tak źle, doskonale widzę, ile piękne, prawda, są ruchy te różne, są grupy katolickie. Strasznie dużo dobra się dzieje w tym kraju, prawda, więc patrząc na te różne grupy, to nie można powiedzieć, że Kościół umiera. Ale coś jednak w tym jest. Nie tylko, że pustoszeje, ale że... No nie wiem. Bo ja ciągle o tym mówię, prawda? Biskupi czy inni, jak mówimy o Kościele i mówimy o pewnych kryzysach, to prawda, oczywiście mówi się o tym, że z zewnątrz ta zaraza przychodzi, prawda? Jakiś tam liberalizm, to jest to, co nie... A ja ciągle, ja próbuję mówić, własnymi rękami wypędzamy ludzi z Kościoła. I ten tekst, cały ten Oskarżam, to jest właśnie to. Powołując się na chrześcijaństwo, na Ewangelię,
postępujemy nieewangelicznie i w ten sposób wypędzamy ludzi z Kościoła. I to jest ten jakiś wielki nasz grzech. Co? O Rosję chciałem zapytać, bo jak dzisiaj ojciec patrzy na Rosję, na to, co się tam dzieje? Spędził tam ojciec sporo czasu. No nie wiem, kochani. Bardzo często ja już od wielu lat nie żyję w Rosji. Bardzo często Rosjanie mi mówili, jak jeszcze tam mieszkam, ale wam się udało. Ale wam się udało. I muszę powiedzieć, że boleśnie przeżywałem i przeżywam słabe zainteresowanie naszego polskiego, mocnego Kościoła, nie tylko katolikami żyjącymi w Rosji, ale także prawosławiem. Jakoś nie dążyliśmy do tego, żeby próbować podawać im rękę, żeby jakoś im pokazywać, że wcale nie jesteśmy ich wrogami. Ja wielokrotnie, czasem jak na początku, zwłaszcza mojego pobytu w Rosji, to mówiono, ktoś jakiś z zarzutem spotkałem się, że no, chcecie katolicyzować. Później ten zarzut jakoś już chyba mniej mnie dotyczył. Ja im mówiłem, chwileczkę, no. Ja jestem dla katolików, ale ja bardzo pragnę, żeby Kościół prawosławny był piękny. Prawosławnie wie, potrzebny jest katolicyzmowi, tak jak katolicyzm potrzebny jest prawosławiu. Dzięki temu, że wy jesteście chrześcijaństwem bogatsze. Powinniśmy, więc i boleśnie to przeżywałem, a równocześnie boleśnie przeżywam, ja nie wiem jak tam jest, na, boleśnie przeżywam to jakieś takie łamanie naszego braterskiego kontaktu z Rosjanami. Od czasu do czasu spotykam się, oni mnie pytają, czy naprawdę polski minister wierzy w to, że nasz prezydent zabił waszego prezydenta? No tak. Może Putin jest problemem. Myślę, że to jest, znowu to jest Rzeszów już niedaleko, Ukrainy. To jest jakieś zadanie dla, może dla waszego pokolenia, dla przyszłych, prawda? Rozmyślania nad tym, jaki nasz powinien być stosunek do naszych sąsiadów. Do Ukraińców, do Rosjan, do Czechów. I jakoś tak generalnie to mnie boli to, że tak mało myśli się o takim ludzkim kontakcie z Rosjanami. To, co dokonał tam komunizm, to jest w ogóle to niesłychane. Kiedyś ochrzciłem, bo powiedzmy, głównym zadaniem, jakie tam w Rosji miałem, tak sobie to postawiłem, to było przygotowywanie dorosłych ludzi do chrztu. Więc kiedyś ochrzciłem młodego człowieka, 18-latka. Po pewnym czasie przychodzi do mnie i mówi, ojciec, przyznałem się w domu, że przyjąłem chrzest. Bo wcześniej rodzice nie wiedzieli. Najbardziej, mówiąc oczywiście, konsternacja i cała rodzina łapała się za głowę, ale najbardziej zdumiona i prawie rozpoczęła była babcia. Ja sobie tak pomyślałem, babcia? U nas babcia są najpobożniejsze. Nie, ale ta babcia, 80 lat to trwało. Ta babcia już była wychowana w komunizmie. I babcia wiedziała, że oczywiście są ludzie wierzący, ale to są, prawda, pokrzywieni,
niepełnosprawni, idioci, ale normalny, że ten nasz wnuk wygląda na normalnego chłopaka i popadł w taki zabobon. To jest nieszczęście. Teraz jest ten moment, kiedy Państwo, mam nadzieję, wykorzystali długopisy i kartki, czyli bardzo serdecznie prosimy o pytania. Chyba, że ktoś z Państwa chciałby je zadać bezpośrednio. Zachęcam. Mamy taką możliwość, mamy mikrofony. Proszę się nie obawiać, RODO. Jeżeli ja będę słyszał, bo jestem trochę głuchy, nawet dobrze głuchy. Jeśli Państwo nie chcecie zadawać tych pytań... Tak, będą. Proszę także refleksja jakieś snuć. Tadeusz Kęsy. Proszę ojca, ja do tego wątku, czy może być wolność bez prawdy. Taki kazus. 25 maja 1980 roku był ojciec w Sandomierzu. Ja do dzisiaj mam w oczach taką scenę, jak ojciec wyciąga rękę przed siebie i woła: naszych biorą i wszyscy biegniemy, żeby odbijać tych dwóch chłopaków lubelskich, których próbowali wciągnąć do Fiata. I myśmy wtedy wszyscy byli tam w obronie Jana Kozłowskiego. 9 lat potem Jan Kozłowski został senatorem Rzeczpospolitej. Potem umarł i jest bohaterem. Dzieci w szkołach uczą się o Janie Kozłowskim. A jeden z nielicznych rzetelnych i pracowitych dziejopisarzy, szczególnie Ruchu Ludowego, także Solidarności Rolniczej, Andrzej Kaczarowski z Warszawy, kilka lat temu napisał tekst, który skończył takimi słowami, że właściwie zabrakło tylko trochę czasu, żeby Jan Kozłowski został tajnym współpracownikiem SB. Mógłbym opowiedzieć jeszcze tragiczniejszą historię dotyczącą naszego bohatera, Antka Kopaczewskiego. Znacznie gorszą, paskudną, wstrętną historię. Ale Antek jest bohaterem. Tu nie chodzi o nienawiść. Tu chodzi o prawdę. Bo jak my będziemy dawać przykład wolności, jeżeli nie będziemy potrafili poradzić sobie z prawdą, jeżeli będziemy po orwellowsku mówili młodym, tak, jest prawda, jest empatia, ale... Ostrożnie, prawda jest dla niektórych, empatia jest dla niektórych, albo wszystko, albo nic. No dobrze. Tak na marginesie, córka Kozłowskiego, Jola, jest w tej chwili ambasadorem w Wiedniu. Proszę pana, ja myślę, że problem lustracji to jest nasze wielkie nieszczęście. Prawda. Ale dojście do prawdy jest często bardzo trudne. I tak myślę, że wielokrotnie się stało. Ja nie wiem, ja znam niektóre akta, bardzo dokładnie znam akta, bo byłem wtedy w tej komisji mojego współbrata, ojca Konrada Hejmo. Się nawet napisałem, ale w książce tego nie ma. Wydaje mi się, że zbyt pochopnie, wielokrotnie oceniano tych ludzi, którzy figurują jako TW w aktach, tajny współpracownik. Nie wystarczy tylko odkryć, tak było, prawda, odkrywano.
w moim przekonaniu, tak wśród księży, bardzo nieliczni rzeczywiście, figurujący jako TW czy ewentualnie AD, byli rzeczywistymi zdrajcami. Natomiast ja wyróżniam trzy kategorie ludzi tak zwanych TW. Pierwsza kategoria to rzeczywiście zdrajcy. Z jakichś pobudek zdradzali, czy Kościół, czy bracie, czy nie, prawda, i sąd. Druga kategoria to są ludzie, którzy przypadkowi, nie wiem, uwikłali się, bo tam budowali Kościół, coś tam, prawda, tak. Zachowywali czasem się trochę nienagannie, prawda. Ubecy ci przychodzili na ten, częstowali ich wódko, spijali się, czasem pletli niestworzone rzeczy, popisując się, że znają na przykład świetnie warunki, prawda, w kurii biskupie czy gdzie indziej. Ale to nie są zdrajcy, to są wielokrotnie głupcy. I trzeci, prawda, sort tych TW to są w ogóle ludzie, prawda. Dobrze się Ubekowi rozmawiało z tym człowiekiem, zapisał go jako tajny współpracownik, ale tam, nie, prawda, zachowali się godnie, prawda. Więc myślę, że to jakoś tak, dojście do prawdy o człowieku, prawda, to co zrobiliśmy, to zbyt pochopnie oskarżyliśmy wielu ludzi, nie wiem, o zdradę. Prawda? Tylko dlatego, że tam gdzieś znaleziono, prawda, ten. Bardzo jednym z takich ludzi, którym się bardzo dziwię, chociaż mam do niego jakiś szacunek, jak ksiądz Zaleski, prawda, który pozbiera w tej swojej książce, prawda, tak. No. Czasem trzeba, prawda, życie pokazuje, trzeba wielokrotnie długich przewodów sądowych, ażeby rzeczywiście zobaczyć, dostrzec, ocenić, prawda, tego człowieka. Natomiast to, co zrobiliśmy, to zbyt pochopnie bardzo wielu ludzi oskarżaliśmy i skrzywdziliśmy. Tak jest moje zdanie. Mam pytanie z sali. Dlaczego zdaniem ojca projekt ustawy Zatrzymaj aborcję jest niechrześcijański? Ja próbowałem tam pisać i to tylko powiem. Każdy, kto się zetknął z sytuacją, że w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wie, że kiedy zjawia się dziecko niepełnosprawne, dla rodziny jest trzęsienie ziemi. Zazwyczaj matka nie może pracować. Jest jedna pensja, jeszcze jak są inne dzieci. Lekarstwa bardzo drogie. Jakieś ewentualnie terapię, czy nie, to wszystko tak, że oni żyją. Czasem ja znam rodziny, które żyją w prawie w nędzy. To jest trzęsienie ziemi. To, na co oczekują takie rodziny, ewentualnie małżeństwa, w których prawdopodobnie przyjdzie na świat dziecko niepełnosprawne, oczekują przede wszystkim podania ręki. Prawda? Z miłością, pomocy otrzymują. Nie tyle zapisu prawnego. Natomiast to, co zrobiono, to my, chrześcijanie, zapiszemy w prawie, że matka ma obowiązek urodzić. A może trzeba im pomóc. 800 tysięcy zebrano podpisów. Gdyby każdy podpisujący wpłacił 100 zł, to było 80 milionów. Już można by zacząć, zgromadzilibyśmy fundusz, który realnie tym ludziom pomaga. I to by było chrześcijaństwo. To dla mnie jest chrześcijaństwo. Natomiast tylko i wyłącznie ograniczenie się do tego, prawda, fanfary wielkie, po kościołach zbierają ten, prawda, podpisy, bo my jesteśmy tacy wielcy katolicy i zobowiążymy wreszcie te matki, prawda, do tego, że będę musiał urodzić. Jest dla mnie nieludzkie. Bardzo proszę, tam jest pytanie od pana. Przepraszam, miałbym taką prośbę i apel. Rozmawiajmy o sprawach współczesnych, o tych sprawach, które ojciec poruszył w artykule Oskarżam. Bo to jest ważne, to jest po prostu wstrząsające, o czym ojciec napisał. Tymczasem u nas tak się ładnie mówi, że my mamy Zachód nawracać.
z każdym rokiem w mojej parafii ubywa wiernych, nawet można sobie znaleźć miejsce siedzące w czasie największych świąt, pierwszy dzień Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. I po prostu bardzo bym prosił, bo tak wspomnienia o komunizmie, to już było. Natomiast mnie interesuje to, co jest. Osobiście powiem, że imponują mi katolicy francuscy. Jest ich szalenie mało, teraz podobno więcej. Żeby zwiedzić zabytkowy kościół w Paryżu, trzeba zobaczyć sobie, kiedy tą jedną godzinę w tygodniu jest msza święta. Natomiast ci katolicy, dlaczego im ją imponują? Bo ich poznać po czynach. Oni robią takie podstawowe, ważne rzeczy właśnie dla imigrantów, dla bliźnich. O tym chciałem prosić i żeby, mam bardzo niedobre doświadczenie, udało się skiczkać spotkanie z tak wspaniałą osobą jak ksiądz Boniecki. Przez pytania, które nie pozwoliły mu wypowiedzieć się na tematy najbardziej aktualne, najbardziej wydaje mi się interesujące i mnie, i sądzę, że zebranych. Bardzo proszę właśnie o wypowiedź na te tematy współczesne. Kontynuując sprawy z artykułu, z tego, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak napisałem, bo tak widzę, ale muszę Państwu powiedzieć, że generalnie ja jestem optymistą. Wydaje mi się, może ktoś się nie zgodzi, wydaje mi się, że jednak przechodzimy już, kończymy to przejście przez taką wzburzoną falę. Mamy, tak ja widzę, mamy coraz więcej bardzo dobrych biskupów. Może wymienię ryś. No myślę, że na pierwszym miejscu trzeba by seniora wymienić. Niezwykłego, Muszyński. On jest, prawda, seniora, ale myślę, że on odgrywa bardzo ważną rolę. Tam w Gnieźnie jednak Polak prymas. Prawda? I cały szereg innych. Więc ja myślę, natomiast ja tam próbowałem cytować w różnych miejscach także różne zdania biskupów, z którymi się nie zgadzam, ale sądzę, że po tamtej stronie zaczyna być trochę więcej milczenia. Ja myślę, że troszkę z naszym kościołem było tak, że nie znaliśmy słów. I cały szereg nie wiedziało biskupów, jak, prawda? W kłopotliwej sytuacji. Ja myślę, że coś tu zaczyna być, że zaczyna być jakby coraz lepiej. Oczywiście są takie bardzo trudne sprawy. Do najtrudniejszych, myślę, należy sprawa katechezy. Ale ja pozwoliłbym sobie być jednak, prawda, pisałem to, żeby niektórych zawstydzić, prawda, żeby próbować pokazać, że my sami tutaj przyczyniamy się do jakiegoś upadku Kościoła, ale ja w tej chwili to sobie już pozwalam być jednak trochę większym optymistą. A jak się ojciec odniesie do fenomenu Radia Maryja? Jakby do kogo? Ojciec, fenomen Radia Maryja, to jest cytat. Jakby ojciec ustalił proporcje? Na ile czyni dobro, a na ile wrogość? To jest tak jak z tym jajeczkiem częściowo zepsutym. Znaczy, dla mnie to jest ciągle problem.
ale może... Dla niektórych problem jest taki, że jajko zawsze jest do końca zepsute, nigdy częściowo. No więc właśnie o to chodzi. Jak częściowo zepsute, to właśnie tak. Ja znam ludzi, którzy nauczyli się modlić przy Radiu Maryja. I coś takiego jest. No, bardzo cenię ojca Rydzyka. No ale równocześnie, no tak. Nie spotkał się z ojcem, mimo zaproszenia ze strony ojca. Spotkaliśmy się na pogrzebie ojca Alberta Krąbca. Ale tylko popatrzyliśmy, ktoś mi twierdzi, że Rydzyk podbiegł do mnie, a ja nie zauważyłem, że podbiegł. Czy znaczy, coś to nie... jest problem nasz, no ale... No nie wiem. A czy ojciec słucha tego radia? To jest kolejne pytanie. Znaczy... A jeśli tak, to dlaczego? Przez pewien czas, kiedy zabierałem się do pisania o radio, to słuchałem codziennie. A teraz jakoś tak mi umyka i rzadko słucham. A czy ojciec uważa, że teraz powinniśmy stworzyć katalog czynów haniebnych? Jeżeli ktoś potrafi, to bardzo proszę. Może trzeba. Ale myślę, że coś przespaliśmy, coś to data. Nasza niepodległość szybko przyszła i tak jakoś. Coś przespaliśmy. Może to, może te lata, które przeżywamy, może to jest. Może to jest oczyszczenie, może to jest. Tylko ja muszę powiedzieć, że się martwię, kiedy przyjdą zmiany. Czy my potrafimy być wielkodusznie? Czy nie będą niektórzy chcieli szukać odwetu? To mnie martwi. Jakiś czas temu, już nie wiem, kilka miesięcy temu, honorowała mnie prawica. Jest w Gdyni ten festiwal filmowy, a później jest mały festiwal, NNW. Niezłomni, drugie N to jest, jacyś tam nie, wyklęci. Zaproszono mnie, wręczono mi drzwi wolności, takie odznaczenie, i uczestniczyłem w panelu, który prowadził Pospieszalski. Był na nim Jacek Pietrzak. Dobrze reprezentowana, prawda, partia Solidarność Walcząca. I był także redaktor Karnowski. I w pewnym momencie Pospieszalski chętnie mnie udzielał głosu. Ja czasem tylko krzyczałem, to nieprawda, to nieprawda. Ale w pewnym momencie zabrałem głos i powiedziałem tak. Czy dałoby się stworzyć jakąś taką odpowiedzialną komisję, grupę, złożoną z ludzi różnych opcji, która by się zastanawiała, czy moglibyśmy przeżyć stulecie niepodległości jakoś razem, żeby to nas jeszcze bardziej nie podzieliło. Na co odezwał się Karnowski i mówi, co ojciec Ludwik tu opowiada? Jakie podziały? Są różne zdania, ale przecież podziałów nie ma. No właśnie, także są różne zdania. Dobra. A czy nie myśli ojciec, że pod wrogością może się ukrywać lęk przed rozpadem wartości, który idzie za ideą otwarcia wszystkich na wszystkich? Kochany, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Że jest, te lęki są
mają podstawę w rzeczy, prawda? Rozumiemy, prawda? No ale te lęki musimy przezwyciężać, prawda? I zastanawiać się, jakie postępowanie jest ewangeliczne, a jakie nieewangeliczne. Każdy człowiek na swoim własnym podwórku przeżywa różne lęki. Ale problem polega na tym, żeby lęk nas nie sparaliżował. Prawda? Żeby mimo, że przeżywamy lęki, i żebyśmy jednak działali. I to dotyczy także społeczeństwa, prawda? Oczywiście są lęki jeszcze wzmacniane, powiedzmy, przez media, te lęki odnośnie uchodźców, prawda, na przykład. One są jakoś tam, prawda, tak, one są prawdziwe. I wielu ludzi to przeżywa, prawda? No ale ja mówię, no, nie można zamykać drzwi przed człowiekiem, który potrzebuje pomocy i puka do tych drzwi. Jesteśmy w Europie, nie można zamykać oczu przed tym, co się dzieje w bratnim kraju, w Grecji czy we Włoszech, prawda? I niech się oni, prawda, martwią, a my sobie tu po chrześcijańsku zatrzaśniemy drzwi. Czy coś ojca niepokoi w ruchu, a w zasadzie ruchach charyzmatycznych w polskim kościele? Ja się na tym nie znam. Tu jest ojciec Marek, to mógłby powiedzieć coś na ten temat. To zapraszam autora tego pytania do ojca Marka. A ja chciałem zapytać jeszcze o te narośla w kościele. Ojciec sam to o tak, czym? O narośla w kościele. Ojciec sam to tak określił. Narośla, organizacja, instytucja. Potrzeba demokratyzacji, większego braterstwa, tego, żebyśmy przestali traktować się jak dzieci. Jak to jest możliwe? Jak to można ja zrobić? Ja nie wiem, czy to demokratyzacja. Czy dobre słowo jest demokratyzacja? No w klasztorze dominikańskim dobre. No jest... w klasztorze, ale ta demokracja też nie zawsze była udana bardzo. Kiedy była nieudana? No czasem bywa, to trzeba braci by zapytać, którzy, a ja mam trochę lat, to już różne rzeczy widziałem w klasztorze, ale nie jest źle. Jednak mimo wszystko bardziej to zdaje egzamin niż powiedzmy jakieś rządy z góry. Taki ten nasz zakon jest demokratyczny. Czasem można wybierać dla świętego spokoju, prawda? A nie dla dobra klasztoru. No. A jak się ojca zdaniem powinien zmieniać Kościół w tych zmieniających się czasach? Bardziej właśnie... Wydaje mi się, że to, do czego dąży Franciszek, papież, żeby nie było wątpliwości, ja go uważam za dar Boży, wielki dar Pana Boga. Choć trudny, dary bywają trudne, tak jak jezuici bywali. A on jest jezuitą w białym habicie dominikańskim. Więc ja myślę, że to chodzi o dwie rzeczy. O jedną już powiedziałem. Instytucja, która skostniała, która nabrała jakieś nie to, prawda, tak. Te wszystkie, prawda, eminencje, ekscelencje, trony, prawda, czerwone guziki, prawda. To nie będzie łatwe. Ale jest drugi moment. To jest moment podejścia do człowieka. Proszę popatrzeć. Papież Franciszek nie podważył żadnej z zasad moralnych. Nic tam takiego nie ma. Natomiast papież Franciszek powiedział, nie wystarczy zamykać człowieka w pewnych schematach. Każdy człowiek jest inny i każdy czyn jest inny. Trzeba zejść do konkretu, popatrzeć i dopiero tam ocenić. Czasem może być tak, prawda, że ta generalna zasada jakby jest niewystarczająca do oceny człowieka, prawda, tego rzeczywistego. No, popatrzeć tak i do
uwzględnić jego sumienia. Każdy zejść trochę niżej, aż do, prawda, tego konkretnego człowieka i konkretnego działania. I to jest trudne, bośmy zakrzepli w pewnych zasadach, niektórym wydaje się, że to jest niszczenie, prawda, całej doktryny Kościoła, którą wypracowywaliśmy przez parę wieków. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Jeśli można, proszę, ojca Jeremy Kalkowski, Akcja Katolicka. Chciałbym sprowokować jednak, ja nie czytałem tego artykułu o aborcji, a myślę, że należałoby to jeszcze dopowiedzieć i bardzo proszę o jakieś dwa zdania na ten temat, bo ojciec przedstawił sytuację jednej strony, to znaczy rodziny, rodziców, nawet społeczeństwa. Po drugiej stronie jest to maleństwo. Jest co? Jest to maleństwo, tak. Życie. Ja myślę, że ja rozumiem intencje, tym niemniej chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo w tej chwili jakby dylemat jest jasno określony. Mamy życie, ono jest ułomne, co mamy zrobić? Bo głosujemy, czy powiedzmy, ten problem jest tak postawiony. Ja się zgadzam, że on nie tak powinien być postawiony, ale on już jest. Co w tej sytuacji? Odsuńmy to, aż dopracujemy się modelu wspomagania, a wtedy zajmijmy się jakąś regulacją. Ja nie mówię, że albo. Ja mówię, że równocześnie. Ci, którzy czują się odpowiedzialni za tą biedę, którą mają te małżeństwa, mają prawo do myślenia o stanowieniu odpowiedniego prawa. Razem, równocześnie. Jeżeli natomiast ogranicza się tylko i wyłącznie do, prawda, do prawa, to wydaje mi się to niechrześcijańskie. Ja zaproponowałem też Kościołowi i myślę, że to w ogóle dałoby się zrobić, gdybyśmy tak naprawdę pomyśleli, prawda, że to jest życie jest najważniejsze i właściwie z tych wszystkich potrzeb, które mamy w naszym kraju, to ta potrzeba pomocy rodzinom mającym dzieci niesprawne jest najważniejsza. Gdybyśmy to rzeczywiście zrozumieli, to dałoby się stworzyć fundusz, prawda, który by rzeczywiście pomagał tym, prawda, ludziom. I o to wołam. Napisałem też ku zgorszeniu niektórych. Napisałem, że jeśli już państwo nie może, to Kościół niech się zabierze do stworzenia takiego funduszu. Idiotycznie napisałem, że to bajkowa. To jest ogromnie prosta sprawa. Na przykład pieniądze, które zbieramy przy okazji ślubów i chrztów, przesyłać do Ogólnopolskiego Funduszu dla tych dzieci. Albo kolędowe w całej Polsce. Jeżeli to... Ach, gdyby Kościół Polski coś takiego zrobił, to wiecie, co to by było? To by było świadectwo dla świata. Ktoś z ważnych ludzi powiedział komuś tam, nie mnie bezpośrednio, on chce nasze pieniądze rozdawać. No i patrzę tak na tę okładkę jeszcze, 50 lat zmagań. Zmagania to jest zawsze coś, co człowieka męczy, wyczerpuje. Już jestem zmęczony niestety. Z tej okładki ojciec się do nas uśmiecha, nawet moja znajoma dzisiaj popatrzyła i tak, mówi... Dali taką okładkę. Ale...
Dali, no dobrze, dali. Ale się ojciec uśmiecha i ta znajoma powiedziała, o, uśmiecha się, tak walczy, zmaga się, ale się uśmiecha. Z czego ojciec czerpie radość? Radość? No, że żyje jeszcze. No. Kochani, no ja już nie umiem na to odpowiedzieć, natomiast na samym wstępie powiedziałem, patrzcie, wydawałoby się, że przyjaźnie, które człowiek ma, to są przyjaźnie, które zawiązały się w wieku młodzieńczym, no studenckim. A jestem w takiej sytuacji, że co roku przybywa mi przyjaciół. Może i przeciwników, ale myślę, że trochę mniej. To w jakiś sposób jest radosne, prawda? Kilka dni temu w Krakowie zrobili takie spotkanie w klubie adwokatów. Znakomitości przyszły. Piękne spotkanie. Cieszyć się. Jeszcze z jakimś uznaniem wychodzą ludzi, a ja się wstydzę, prawda? No ale już mam tyle lat i jeszcze się nie nauczyłem przyjmować ani nagan, ani pochwał. Dziękuję. Na razie. Ojciec Ludwik Wiśniewski. To my bardzo dziękujemy.